Jak tam wasz połów? Cicho! Nie widzisz, że jesteśmy zajęte? Lilu, teraz! Idiotki! Taka mała ryba, a tyle problemów! Skubana! Zrobiła unik! Zrobiła go, bo krzyknęłaś i nas usłyszała! Jeśli bym tego nie zrobiła, to skąd miałabyś wiedzieć, kiedy uderzyć? Co? Mogłyśmy ustalić bardziej dyskretny sygnał, jak... A laski... Może powinnyśmy Czekaj, to pokonać? Czekaj, na pomysł, możemy... Ej! Co? To nie ja, to Lilu! Chciała przynieść rybę, Lucy, ja tylko pomagam. Zanim do niej dotrzemy, ta ryba się zepsuje. Mateł, czy to było do mnie? Masz z tym jakiś problem? A co, boisz się, księżniczko? Chyba nie chciałabyś zamoczyć Nawet swojej pięknej próbuj. Sukienki. Jesteś cała mokra. A więc któregoś dnia moja ciotka upiekła rybę, a moja kuzynka powiedziała, że nie można jej upiec, bo to przecież ryba. No i uparła się, że to prawda, ale na serio, upiec można wiele rzeczy, rybę albo... Jesteś pewna, że to działa? Jasne, patrz, zrób tak. Wybierasz figę i mówisz do niej. Magiczna figo, czy mogłabyś proszę... A dobra, daj mi spróbować. Nie, czekaj. Weź tę, jest dojrzalsza. Okej, dojrzalsza. Co? To już drugi raz, odkąd zaczęła się szkoła. Koledzy zaczynają się ze mnie nabijać. Mówię ci. Kompania, stać! Postój! Zabezpieczenie lokalizacji! Myślisz, że łatwo znajdziemy Lucy? No pewnie. Zaczekamy na nią przed jej szkołą. Wiesz, gdzie jest? To miasteczko. Nie może być ich tam dużo. Będzie taka szczęśliwa, gdy nas zobaczy. Spójrzcie. Zwędziłam je ostatnio, tacie. O, proszę, daj jednego! Nie potrafisz tego używać. Patrz na to. Naprawdę nie ogarniasz. Oj, no weź. Wracasz w następne wakacje? Nie wiem. A nie mówiłem? Dziewczyny, mam was powyżej uszu. Cholera. Wszyscy mają dość waszych psów. Zostawcie nas w spokoju. Jeb się, słyszałeś? Nie wracamy z wami. Zabieraj te łapy. Kogo one się mają? My idziemy do Lucy. Oni nam pozwolili. Bzdura. Simon, idź już do pokoju. Obejrzymy to jutro. Kochani, gasimy światła i kładziemy się spać.